Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Patrykowski. E, i dzisiaj chciałem. Nie chciałem się chwalić czy czymś, ale no, chciałem Wam zapowiedzieć projekt albo no i serię, którą planuję nagrywać. Póki co jedna osoba na jedną osobę zapytaną się zgodziła, a jest to osoba, którą widzicie na ekranie. Chciałem coś albo podcast, albo e, napisać. E, po prostu na czacie. Wywiad z Dominikiem z Dominius. Chciałbym, żebyście w komentarzach podawali pytania, bo po to jest ten film, bo większość pytań nie chcesz, żeby było moich. Planowałem to już od początku sierpnia, nawet od czerwca, żeby ogólnie nagrywać podcasty. A w sierpniu narodził się pomysł, pod koniec sierpnia, żeby nagrać wywiad z Dominikiem z kanału Dominius. Jak to wypali? Nie wiem, bo ja szukam, żeby się wbić w content. Ja chcę mieć jakiś tam dobry content, który mi e, mnie wybije na YouTubie, a na razie tym kontentem e, było Euro w PESie, gdzie na meczu Macedonia-Ukraina mam już prawie tysiąc wyświetleń, e, co jest dla mnie dobrym wynikiem. Próbujemy z podcastem. Zobaczymy, jak to będzie. E, także pytajcie e, Dajcie komentarze eee, z pytaniami dla eee, Dominika Stencla z kanału Dominus właśnie. Eee, on właśnie z tego co pamiętam mi pisał, że planował takie coś tam nagrać, ale jeżeli wróci to eee, mogę z nim wywiad nagrać. Jak to w ogóle będzie wyglądało, czy to będzie podcast, czy będzie pisać na czacie, czy on będzie się dogrywał do odcinka, eee, to uzgodnię z nim. Plus jeszcze mogę prosić o to widzów, jak możecie mi to doradzić. Mam tych 50 widzów. Też. No. Nie, to było troszkę ryzykowne pytanie, ale. Wiem, że Dominik mógł odpisać. Bo wcześniej już tam do niego pisałem, więc to jest jeden youtuber, który na 100% odpisał. Planuje wywiad z Just Markus na TikToku. Z nim też będzie z Markusem łatwo, bo jak mówiłem. E, też mam z nim jakiś tam kontakt, może nie na Discordzie jak z Dominikiem, ale e, na Instagramie. E, do Goldiego na razie nie udało mi się wyrwać kontaktu, więc z Goldim nie będzie raczej na razie podcastu póki co. E, jedynie co to może z Weronajką, ale zobaczymy. E, bo nie wiem czy jestem z Weronajką, bo ona jest tylko znana z tego, że jest dziewczyną Goldiego i tyle, no nie chcę nic owijać w bawełnę. Także zadawajcie pytania. I mówcie, że ten pomysł e, z podcastem z Dominikiem e, jest dobry. E, ja Was zapraszam do dania łapki w górę, oczywiście, suba, bo niewiele brakuje. A za niedługo będziemy świętowali e, 100 widzów na moim kanale, e, jeżeli taki przyrost, jaki jest, dalej będzie. Euro na moim kanale, dalej, może nie euro, ale piłka nożna. Będzie się dalej pojawiała w jakiejś jakieś tam mecze, bo wiem, że ludzie to chcieli to oglądać. Ale szukam też drugiej, drugiej formy kontentu, e, którą chcę nagrywać. Także tak, w pierwszym odcinku e, możliwe, że wystąpi Dominius Dominix, z kanału Dominius. E, bo akurat wyrwałem z nim jakiś kontakt na Discordzie. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo sam nie wiem. Ja w ogóle nigdy żadnego podcastu. W ogóle taka ciekawostka, że nigdy z żadnym youtuberem nie nagrywałem. Jedynym takim youtuberem, no to... Milo, ale to tak nie do końca o to mi chodziło, więc też nie jestem za bardzo taki no po prostu będę na pewno zestresowany, no to nie jest to co Unboxer, który nagrywał już z wieloma youtuberami odcinki wcześniej jeszcze tam był podcast um, dużo podcastów jakby ja teraz już nie pamiętam jak miał podcast um, ten co Prowadzi różne podcasty i miał zgadanko, ale zapomniałem jak się on nazywał. Także piszcie pytania do Dominiusa. Oczywiście ja nie obiecuję, że taki odcinek się pojawi, bo też muszę mieć pełną, pełną zgodę Dominika, że, że on wystąpi w odcinku, bo, bo tak naprawdę bez niego tego odcinka nie będzie i tego pierwszego odcinka serii, a bez pierwszego odcinka serii nie będzie serii, więc no zobaczymy. Jeżeli Dominik to zobaczy, to... No nawet fajnie, ale ja tutaj nie oczekuję, bo nie jestem, nie fleksuję się youtuberami yy, żadnymi, żeby mi napisali, napisali komentarze jak kiedyś. Yy, także piszcie te komentarze, pytaniami, łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie. Trzymajcie się, cześć!